Cześć, nazywam się Marcin Dyjak i w dzisiejszym odcinku opowiem o tej tajemniczej paczce, która przyszła do mnie z Chin, dokładnie z fabryki Tianjin Gongsheng Musical Instruments. Podejrzewam, że w środku jest harmonika. Zapraszam na film. I tak oto wygląda ta paczka. Przyznam szczerze, że całkiem sporo waży. To co, otwieramy. W środku bardzo dobrze zabezpieczony instrument. Chińczycy się postarali. Opakowujemy. Kartonik zabezpieczający. O, to będzie bardziej widoczny. Wciągamy kartonik zabezpieczający i jest instrument solist folk harp Gongsheng, etui z bardzo solidnego plastiku, myślę, że jest plastik porównywalny do na przykład do opakowań Honera. No i co kryje się w środku? Jest instrument na pierwszy rzut oka bardzo solidnie wykonany, estetycznie. Ciężki, solidny. Aluminiowy korpus. O. Harmonika w tonacji C. Aluminiowy korpus, czyli całość wykonana z metalu. Płyty stroikowe, prawdopodobnie z German Silver na moje oko. Strojki z fosforobrązu. Zgrzewane. Zamontowane beznitowo. Płyty strojkowe przytwierdzone do korpusu za pomocą 8 śrubek. Plus dwie dodatkowe, które mocują pokrywy. Tak harmonika prezentuje się z boku, w rzucie bocznym. Bardzo fajnie wyprofilowane pokrywy, lubię tak. Szeroki z tyłu przelot powietrza, więc instrument będzie prawdopodobnie głośny. No, tyle można na razie opowiedzieć o tej harmonice. Bardzo fajnie, cieszy oko. Zobaczymy, jak brzmi. Przejdźmy zatem do najważniejszej części tego filmu, w której będę testował ten instrument, Gongsheng Solist. Na początku test oktaw, który pozwoli nam stwierdzić, w jakim stopniu ten instrument został nastrojony. Jak mogliście usłyszeć, instrument, harmonika w zasadzie jest nastrojona. Ja oceniam to nastrojenie jako nieodbiegające od normy. Oznacza to, że instrument jest gotowy do użycia tuż po wyciągnięciu z pudełka. A to ważna cecha. Przejdźmy do kolejnych testów. Sprawdźmy sobie szczelność harmoniki. Jest to najważniejsza cecha tego instrumentu. Pozwala nam ocenić, w jakim stopniu producent przyłożył się do produkcji komponentów, do złożenia instrumentu, jak osadził stroiki na płycie stroikowej, jak dopasował poszczególne elementy. Szczelność sprawdzimy sobie za pomocą dwóch testów, bendingów oraz overbendingów. Tutaj muszę zaznaczyć, że harmonika ma stan fabryczny, to znaczy, że jest prosto z pudełka. Przejdźmy do bendingów. Dziesiątka do delikatnej regulacji, natomiast reszta bendingów bardzo dobrze się odzywa. Strojki są responsywne, duża szczelność.
Naprawdę jestem pozytywnie zaskoczony, bo jest to instrument fabryczny. Sprawdźmy sobie overbendingi. Okej, okay. 10, 9 do regulacji, natomiast 7, 6, 5, 4, czyli te kanały, które są najważniejsze dla harmonikarzy, brzmią bardzo dobrze, bardzo szybko wskakuje ten overbending. Jak na fabryczny instrument jestem naprawdę pod dużym wrażeniem. Można na pewno jeszcze tutaj podregulować i ta akcja strójków będzie jeszcze szybsza, ta responsywność będzie jeszcze szybsza. Czekam z niecierpliwością, aż tutaj podreguluję. Sprawdźmy sobie, jak harmonika radzi sobie z podkładem, to znaczy sprawdzimy, jak te bendingi, overbendingi zachowują się w kontekście. Podsumowując, Kongshank Solis to naprawdę bardzo fajny instrument w przyzwoitej cenie. Za nieco ponad 40 dolarów mamy harmonikę, która zbudowana jest w 100% z metalu, jest bardzo głośna, jest responsywna, jest szczelna, bendingi oraz overbendingi są bardzo łatwe do wydobycia. Bardzo grywalny instrument, bardzo fajnie leży w dłoni, ciężki. Głośny, nadaje się w zasadzie do profesjonalnego grania. Jestem tutaj bardzo pozytywnie zaskoczony, ponieważ wcześniej miałem okazję testować harmoniki innych chińskich producentów i w zasadzie tamte nie nadawały się do grania, a tutaj Kongshank, mówiąc kolokwialnie, dał radę. No i cóż, to jest mój pierwszy test harmonikowy. Dajcie znać, czy Wam się podobało, subskrybujcie. No i do zobaczenia już niedługo. Pozdrawiam.